tu Madzia i witajcie w nowej serii na moim kanale z gry Valley. Premiera gry miała miejsce lekko ponad miesiąc temu i według mnie gra jest piękna grafika, jest piękna muzyka urzekająca i stwierdziłem, że musicie zobaczyć ją. Więc bez zbędnego gadania, ja tylko zobaczę sobie w opcjach. Może tu troszkę zmniejszym, tu troszkę wam zwiększym. Napisy jak najbardziej. Tutaj może być głos kobiecy, więc niech zostanie i zacznijmy rozgrywkę. Nie wiem, dla mnie ta gra to połączenie kilku innych gier, które do tej pory grałam. No i naprawdę zachwyciła mnie. No i mam nadzieję, że wy też będziecie nią zachwyceni i dzięki temu, że zobaczycie u mnie tę grę, może ktoś z was w nią zagra. A może już graliście w nią, to możecie się wypowiedzieć, jak wam się podoba. Hey, looks like I missed you. I just wanted to wish you luck before you headed out. I still can't believe you're doing this. I mean, hunting down the... what was it? The life seed? You gotta admit, that sounds crazy. I mean, even if this mythological thing that can shatter worlds or whatever actually exists, what are the chances of you tracking down this ancient relic in the middle of the Rocky Mountains? Listen, I know you want to prove the thing exists. I get that. It's an adventure. Hell, it's your career, but can't you do something normal like the rest of us and just backpack Europe or something? Spend a month in Thailand? But hey, if by some miracle you find this thing and become the most famous archaeologist of all time, beers are on me. I'll even trade in your tinfoil hat for a whip and fedora. I just really hope all those canoeing lessons pay off. Niestety gra, słuchajcie, jest cała po angielsku, nie ma jeszcze spolszczenia, ale myślę, że to nie będzie wielki problem. Z tego co się orientuję, jakoś mocno dużo dialogów, tekstów tutaj nie ma, a nawet jeżeli ktoś nie będzie ich rozumiał, to idzie się łatwo domyślać. Więc jak na razie jesteśmy archeolożką, gdzieś tutaj popadliśmy do jakiejś jaskini i będziemy sobie z niej wyłazić. Gdzieś stąd musieliśmy przypłynąć, dobra. Nie, jest tutaj naprawdę ślicznie. Tutaj na przykład mi się strasznie kojarzy z... Gdzie jestem? Tu mi się kojarzy z Invarbis Virtus. No i troszkę ze Skyrimem, nie? No tak, standardowo shiftem biegamy. Piękne są takie jaskinie. Ło, i światło. Tutaj natomiast nie wiem czemu wczułem się w klimat Iona. Tam też się takimi dolinami chodziło. Dobra, pobiegnijmy trochę. Wow, tutaj można byłoby sobie tyle tapet nastrzelać. Widoki są przepiękne. Ej! Patrz jak latasz! Z ptakiem się zdarzyć, no widział to kto? To zobaczcie, kiedyś z ptakiem zdarzył. Jakie kuleczki ładne. Aha, my w tej grze nie skaczemy, okej. Okay. Papa, kuleczki. I muzyka jest taka urokliwa. W kwestii muzyki to mam skojarzenie z Orim. Wow, duszki! Cześć maleństwa! Hejo! Chcę się przywitać! Cześć! Co to za miejsce? No jakieś magiczne. Tak, jak się mocno w głowę uderzyłam. Jak one fajnie piszczą! W ogóle wiecie co? One mają takie czułka jak chrabąszcze. Dobra, na razie zostaniecie maleństwami. Jak mi przyjdzie coś lepszego do głowy, to was inaczej nazwę.
No, a one niech się tam bawią, dzieciaczki. A może ty się nie uderzyłeś w głowę, tylko grzybki halucynki, co? Aha, czyli mamy jakiś stary samochód wojskowy. I w suit. Wiecie co, poczułam się nagle jak przy filmie The Lost. Tam też był taki film instruktażowy do jakiejś tam bazy, nie pamiętam już. No tak jak, bo ja widziałam, słuchajcie, początek gry i tam się skakało, więc tak mnie miałam problem tutaj, że się nie skacze. Shortly after the outbreak of war in Europe, I was enlisted by the army to study the history of this valley. The mysterious forest sprites seem to be the last living remnants of the long-lost culture that once lived here. A large number of them seem to inhabit the northeast sector of the valley, just past the ruins where the life seed, rumored to possess an earth-shattering power, was found. That's as good a place as any to study them. Fajnie się skacze, powiem wam. Okej. Wow. Jest, będzie dziwnie sterować, bo to tak, wiecie, tak nami jakby rzuca. To znaczy rzuca. Tak jakbyśmy pływali w tym powietrzu, nie? Macie, a tak wow. W domu. Znaczek mamy jak ze Skyrima. Okej. Okay. Czyli teraz sobie pobiegajmy. Ja! Jaka prędkość! Jaka dobra muzyka! Oj, będę się jarać tą grą. Stędy? Wow! To już nie tylko jedno nawiązanie do Ori widzę. W Ori też było to drzewo życia. Też? A jak słuchajcie, możemy coś podnieść, to jest na niebiesko, na zielono. Boże, dlaczego zawsze zielony z niebieskim mylę? Ja go też mogę podnieść, nie? I mamy Patronusa! No, zmykaj, zmykaj, Patronus.
No my już w ogóle energii nie mamy. Znaczy ta energia nie jest potrzebna do biegania. A jest ostatnie drzewko. No gdzie biegniesz na tą wodę? Chodźcie, pościgamy. Będę pierwsza. Hihi. Dobra, my chyba mamy iść tam. Wow. Serio, mam problem, że nie wyceluję i spadnę. A, to są kuleczki energii. Super. Co, jeszcze jakieś drzewka do... Co, drzewka do naprawy gdzieś tu? Tamto. A, to jest fajne. No dobra, mam już pełno tej energii. Ona się jakoś, no, nie zwiększa, więc... Wow! Więc nie mam co jej zbierać. Patrzcie, jak to jest pięknie. I drzewko. I drzewko. Dobra, czy my daleko jeszcze mamy? Szkoda, że nie ma tych... metrów, kilometrów podanych, nie? Jaj, woda jaka piękna jest. Można powiedzieć, że przez wodę, tak? I dalej mogę. O, jest kolejny jelonek. Cześć! A to jest cała rodzina jelonków, patrzcie. A, że my też możemy wysysać z was energię? Możemy, ale nie będziemy tego robić. Wracaj i uciekaj. Już, już tam. No nie myśl, tylko uciekaj do rodziny, raz. No. Nie będziemy wysysać energii, bo nie, bo to jest zła. A muzyka taki styl Irlandia trochę, nie? No, chyba ją obraziłam, bo się skończyła. Gdzieś tam na dół. Mam znaleźć drogę przez te ruiny, dobra. O! Czyli jak czerwone drzewa tykamy, to one nam drzwi otwierają, okej. Okay. Może być. Czy tu jeszcze coś jest? Nie wiem, czy ja mam sobie czegoś szukać, czy nie szukać. O, tu też... O, maleństwa są! O! Oh. To think these ruins have existed here for so long. They predate any known civilization on the continent. They seem to have infused the life energy from trees into their infrastructure, but how? Maleństwa świetnie skrzeczą. Aha, dobra. A, dobra, to jak będziemy zbierać takie te, to będziemy mieli tutaj, tak jak widzicie, mamy teraz dwa pojemniczki na energię, to będziemy mieli kolejne, jak uzbieramy, cztery. List, dobra. O, właśnie w ten sposób. A w sumie tamten już się nam od razu napełnił. Tu mogę. A, tu mam drzewko kolejne. A, te drzwi będzie otwierało. Jest skrzynka? Nie, to nie jest skrzynka. To tylko źle wyglądało. Dobra. No. Okej. Okay. I gdzie trzecie?
soldiers pilot in leaf suits. They call these soldiers pathfinders. They can trek through terrain normally inaccessible to someone like me. Every guy back home's gonna want to go joyriding in a leaf suit. But until the military's project comes to a close, we're cut off from any contact outside the valley. I guess the world will have to wait just a bit longer to get their hands on these rides. Aha, zbieramy orzeszki, żeby otwierać drzwi. Dobra, orzeszki są do tych. Może lochów, powiedzmy. Do ruin, o, bardziej do ruin. A te okrągłe medaliony są do piramid. Mamy na razie po jednym, czyli cały majątek, no. A świetnie tu jest. Dziwne wrażenie, że mi się zawali. Okej. Okay. Dobra, jeszcze sprawdzę, czy tutaj nie ma tych skrzyneczek jakiś. Nie, ja nie chciałam! Ja chciałam... Dobrze, ja chciałam jeszcze tam na bok. No, jestem ciekawa, jakie ja stamtąd spadłam, ale okej. Okay. W ogóle saving w tych grach jest strasznie długi. Znaczy w tej grze. Strasznie długo się ekrany ładowania są. Ja je wam poprzecinałam, więc tego nie odczujecie. I know nothing about them other than that they are indigenous to this valley and that the army is using their energy for their war project. That's about as much as they'll tell me. Oh. Such a shame. I wish they would just let them be. But I suppose it's the whole reason we're here to begin with. Nie, skakanie jest spoko. Już się przyzwyczaiłam. Jej, to jest takie piękne słońce, ta gra cieni, świateł boskie. Tak, a ja teraz będę łazić, słuchajcie, po każdych zakamarkach i szukać, czy nie ma... Wow, stój tu. Czy nie ma skrzyneczek, nie? Słuchajcie, będę zaglądać, jak to ja. Puść, no! Mm. No, ale wiemy, że tam jest skrzyneczka. To tu nie było skrzyneczki. Nie, tu nie było. Coś masz? No, tylko jedna kula, bo my i tak mamy pełną energię. A myślę, że można sobie oszczędzać tą. O, medalion. Myślę, że kule energii można oszczędzać, póki ich nie potrzebujemy. Dobra, tam chyba nie ma. O, znowu maleństwa są. Może wy wymyślicie jakieś określenie na maleństwa? Może one się jakoś nazywają, a ja oczywiście nie dosłyszałam, nie dopatrzyłam, czy coś takiego. No zawsze słodkie. I takie światełko ładne robią. I bawią się tutaj. No mówię wam, to takie małe chrabąszcze. Nie. Nie ma zawalania się. Nie! Ja chcę tam. I to byłoby na tyle. A, no to tak, wytłumaczenie musiało być jakieś, no. My się odradzamy. Dobra, ja się rozpędzę, to przeskoczę. No to mi się nie podoba. Wstawaj, jelonek. Biegnij, patronusie. No wychodzi na to, że jeżeli umieramy, to koło nas wtedy też... To wtedy ginie coś z przyrody, nie? Że coś za coś, nie? Żebyśmy mogli żyć, to coś innego musi oddać za nasz życie. Że tak to określę. No dobra, chodźmy sobie dalej.
No uciekaj, Long, uciekaj. Zabiję ciebie już nie będę. Orzeszki mi spadają z drzew. No bardziej żołędzie niż orzeszki, no ale takie orzeszkowe, nie? I znowu kolejne pospadały. Zbierajmy to. Skoro to ma otwierać jakieś drzwi prastarych ruin, to niech będzie. A tu był jeszcze jeden. Może mi się wydawało. Chyba go przed chwilą wciągnęłam. Stopu. Wow. Nie chciałabym tam spaść. Worshipped the giant tree here almost as a deity. Great lengths were taken to construct obelisks around this tree, which the ancients used to help grow it. I've begun to use the term Titan tree to designate this species. According to my interpretations, once every thousand years, the Titan tree will produce the mythological and famed life seed. Said to possess the power to shatter the world into fragments. No wonder the military is so interested in this place. Nie, no tu jest przecudownie, słuchajcie. Dobra, to myślę, że sobie... Zając! Jak ucieka! O! Okej. Okay. Nie no, super to jest. Ja myślę, że sobie jeden obelisk pójdziemy aktywować. I na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Ja tu nie ogarniam jeszcze co prawda systemu savingu, ale myślę, że powinien być ok. Najwyżej sobie kawałek coś sam nadrobię przed kolejnym nagraniem. No i mam nadzieję, że w ogóle seria wam się spodoba, bo no... Ja to jestem zachwycona na razie. Nie, serio, jak skaczę, to się boję, że za daleko polecę, nie wyląduję czy coś. Musicie mi wybaczyć, bo ale czasami będę stawała i się rozglądała tutaj wszędzie, bo tutaj jest naprawdę tak pięknie. Okej. Okay. Ło, jak prąd poszedł. Prąd, energia. A bo dobra, chodźmy jeszcze ten... Mogę ten odcinek pierwszy przedłużyć. Tędy? O tu. Dobra, jeszcze dwa. Mam nadzieję, że one jakoś mega daleko nie są. Wow! To mną miotnęło. Jeden jest tu, gdzie jest drugi. Może do tego będzie bliżej? Tak mi się wydaje, że jakoś prostszy będzie do ogarnięcia. A orzeszki dla mnie gdzie? No, maleństwo tu się bawi. No ja na razie tej energii nie oszczędzam, bo chyba nawet i nie potrzeba. A jak do ciebie się dostać gdzieś od tej strony? Chyba niekoniecznie. To się nazywa wejście z przytupem. Nie, bo to ściana tak błyszczała jak tamta, co mieliśmy ją rozwalać nogami, nie? The life seed is said to be a bringer of death on a global scale, splintering the earth.
end-time scenarios are common across mythologies, from the apocalypse to Ragnarok. However, it's unusual for the event to surround a particular object, especially one acquired by mortals. Świetnie to wyglądało. Właśnie tak mnie interesowało to, czy ja się zabiję, czy nie. Jeszcze jeden ten by się przydał, żebyśmy mogli sobie mieć kolejną komorę na energię. Dobra, teraz jakoś tu. O, tu się będzie płaciło tymi. Trzy orzeszki, dobrze. Tyle akurat mamy. The playful little sprites of this valley, which I've come to call daemons, are so lively. I've done my best to study their behaviors, but without a zoologist on site, I'm mostly coming up dry. They're completely harmless, so the army tends to ignore them as they go about their research. I wonder if the world would clamor to have these daemons as pets. I'm sure my mother could use one. Better than all those feral cats in her backyard anyways. Może tak się bałam, że tutaj można spaść. Zresztą tutaj wszędzie można spaść, zacznijmy od tego. Ej, no, przecież... O. O, niech będzie ten czwarty. Dobra, mam orzeszki i list. Od Virginii. No, ostatnie drzewko. Bez orzeszka. I skrzynki nie mamy na ostatni ten, dobra. Okej, to teraz mamy wrócić do drzewa. To lecimy. Dosłownie lecimy. No, ten pancerz jest mocarny. Dobra, ja sobie tutaj jeszcze tylko po... O. Zajdę, bo potrzebuję. A i teraz te korzenie nam się, widzicie, usunęły, co tutaj były. O, i mamy skrzyneczki. Może tutaj będzie to, co chcę. Mamy medalion, mamy list od tej całej grupy. Kolejny list, teraz dla Virginii i tyle. No a jak ja chcę i potrzebuję tego, żeby mieć kolejny ten magazyn do energii, to nie. Dobra, to sobie pozbieram to, co tu jest. I co, siup do dołu, nie? Wow. How did this civilization take hold so far north? The land here isn't arable, yet the population that lived here was clearly sedentary in nature. This leads me to believe this place was used as a sacred ground. Are these monuments to the mythical cannibal giants of native lore? The Saiteka? I znowu medalion. A, chciałam ten. Dobra, słuchajcie, myślę, że skończymy sobie tutaj, w tym miejscu odcinek. Myślę, mam nadzieję, że tutaj się jakoś mi zapisało to. No i drugą mam nadzieję, że seria wam się spodoba, bo mi się naprawdę podoba i jestem nią, no, to znaczy nią grą, zachwycona. O! Mamy ulepszenie do naszego tego ubranka, ale co, jakie to będzie ulepszenie, dowiecie się w kolejnym odcinku. A ja na razie się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie pierwszego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!